potem jest, gdzie pacjenci wymuszają na mnie, może na innych chirurgoterapeuta, że boli pacjenta w danym miejscu i ja muszę tą pijawkę postawić w danym miejscu. A tak nie jest, bo wystarczy zmiana właśnie tego miejsca, albo w ogóle ono nie jest adekwatne. To nie jest przyczyną tej dolegliwości, bo przyczyna tej dolegliwości jest albo w organie, albo w innym miejscu kręgosłupa. Pacjent mówi, boli go kolano, a ja dlaczego pani mi na to kolano nie chce postawić? Ja mówię, spokojnie, zobaczymy, dojdziemy, może nie będzie trzeba. No i często tak się zdarza, że ja stawiam pijawki w innym miejscu na ciele, wiem, gdzie to zrobić, ale i pacjent mówi, że kolano go nie boli. Chciałam jeszcze powiedzieć też o tych ranach na stopie cukrzycowej, że to jest po prostu, no nie wolno tego zrobić, żeby, no nie wolno postawić tam pijawki. Ja zawsze przybyłem. To się nie będzie goiło, zrobimy pacjentowi krzywdę. Bardzo trzeba uważać. I bez względu na to, co kto myśli o tej terapii, to jest to bardzo odpowiedzialna terapia. Ja przeżywam często pacjentów, którym robię te zabiegi. Myślę o nich w domu, myślę jadąc na zabieg, jak oni się czuli, co tam się wydarzyło, bo naprawdę, uwierzcie mi Państwo, to jest bardzo odpowiedzialna praca i jeżeli chodzi szczególnie o te rany, to też trzeba robić to bardzo ostrożnie. Najpierw jakby poruszyć organizm, to krążenie, zanim dotrzemy jakby do tego skutku, bo ta rana to jest ten skutek naszego, no nie wiem, może naszych genów, może naszych zaniedbań, właśnie może dietetycznych, może czegoś nie chcemy, dlatego trzeba to w terapii dalej później kontynuować, bo przyczyną tego skutku jest całkiem jakby coś innego. To tak jak właśnie, czy podczas stopy cukrzycowej, to właśnie jest to cukrzyca, czyli choroba układowa, całego ciała. Natomiast ja zawsze to bardzo zwracam na to uwagę, ponieważ pamiętam Pani też dwóch pacjentów, którzy do nas trafili z bardzo poważnymi powikłaniami właśnie po leczeniu pijawkami nieprawidłowo. Więc to jest akurat, są takie schorzenia, których owszem można stawiać pijawki, ale trzeba to niezwykle umiejętnie i to może robić tylko ten, kto ma w tym doświadczenie, bo często naprawdę można zrobić dużą krzywdę. Także na pewno stopa cukrzycowa jest to tylko i wyłącznie do osób, do specjalistów, którzy mają ogromne w tym doświadczenie, jak to robić. Nie do takiego pochopnego stosowania terapii pijawkowej, na pewno nie. Podkreślam, to jest wielka odpowiedzialność. Tak. Ale to, co mi się teraz nasuwa też tak w naszej rozmowie, znowu wracałem do bajeczki, bo sobie życie. Strasznie mi ja to lubię. Fenomenalnie po prostu. No to cały czas mam. Tak. Bo to jest bajka, która zostaje w pamięci i myślę, że większość osób, która miała okazję ją prześledzić, faktycznie chyba potwierdzi. I taki ten obraz można by było opisać z punktu widzenia takiego, no, nawet z naszego punktu widzenia, jeżeli zajmujemy się jakimiś terapiami, że człowiek jako człowiek to jest taka bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana maszyna. Tak? Bardzo skomplikowana maszyna i tam te ludziki, jak w tym właśnie filmie, czyli te wszystkie procesy fizjologiczne, które w naszym organizmie się odbywają, one są bardzo zawiłe, jest ich bardzo wiele i są bardzo skomplikowane, ale one wszystkie stanowią jedną całość. Często lubię takie porównywania człowieka do samochodu. Tak? Jak samochód ma 4 koła, to jeżeli nawet tylko jedno wykręcimy, to nie pojedzie. A więc wszystkie elementy tego ciała, czy tej maszyny, w przypadku człowieka, muszą działać, współgrać i nie ma czegoś takiego, że jeżeli zepsuje się, to dajmy na to, umysł, tak? Czyli będzie siada człowiekowi psychika, czyli zaczynamy wpadać w jakieś stany depresyjne, to nie ma tak, że tylko ten jest problem, a żadnych fizycznych problemów potem nie ma. Zawsze są jakieś fizyczne problemy. Zawsze. I trzeba je... Często jest tak, że najczęściej jest tak, że do nas tylko zgłaszają się osoby, które już mają bardzo zaawansowane właśnie procesy chorobowe w wyniku jeszcze bardziej zaawansowanych procesów
psychologicznych czy zaburzeń, problemów psychologicznych, tak? A więc łączenie tego i jakby traktowanie tego człowieka w całości w zasadzie jest jedyną rzeczą, która pozwoli nam na skuteczne wyleczenie albo wyeliminowanie danego problemu, mówię wyeliminowanie, bo jeżeli mówimy cukrzycy, aczkolwiek przy cukrzycy jesteśmy w stanie naprawdę moim zdaniem doprowadzić do sytuacji, że człowiek będzie żył jak zdrowy człowiek. Tak. Bardzo często depresja, to o czym powiedziałeś, bardzo często depresja jest początkiem, taką bazą, może trochę brzydkie porównanie, ale takim początkiem czegoś, co trwa. I to, co, na co zwracaliś uwagę, faktycznie jest tak, że w wielu sytuacjach zaczyna się ten proces depresyjny nie od czegoś w głowie, mówiąc potocznie, tylko właśnie od jakiejś konkretnej sytuacji. Ja bardzo często to obserwuję, wy również na pewno, więc myślę, że tutaj bardzo często jako psycholog mogę to potwierdzić, kwestie dietetyczne odgrywają bardzo istotną rolę. Twoja branża od tej strony jest początkiem do tego, że w głowie coś nam zaczyna, mówiąc potocznie, siadać troszeczkę, prawda? Jeszcze jest... dzisiaj a propos rozmawialiśmy, nasz organizm ludzki to jest właśnie taka niesamowita maszyna, tak? Jeżeli coś dzieje się złego w jelitach, a jelita są uważane jako nasz drugi mózg, to też poprzez połączenie bariery jelito-mózg, mamy tutaj połączenie właśnie neuronalne, niestety kondycja psychiczna też niestety nam bardzo spada, tak? Więc jeżeli poprawimy jakość naszej mikroflory jelitowej, to to też automatycznie rzutuje na nasze dobre samopoczucie. Więc bardzo często jest to powiązane. Jeżeli coś źle się dzieje w naszej głowie, to to bardzo ma szybkie odzwierciedlenie w tym, co się dzieje w jelitach. Mogą się zacząć jakieś różne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego bądź jelitowego. Ta mikroflora też niestety, no tutaj jest zachwiana, ta równowaga. No i czujemy się gorzej, tak? To są już takie typowe symptomy już jakby depresji, tak? Czy chociażby niskie poziomy witaminy D3. Też niestety wpływają na ten stan nasz psychiczny, no niewłaściwie. Więc tutaj tak naprawdę aspekt i diety, i właśnie tego podejścia psychologicznego jest szalenie ważny. Czyli ogólny stan zdrowia. Tak. Większość spraw chorobowych, ale też jeszcze nie przyszło do głowy kwestie medycyny estetycznej, bo co to jest estetyka? Czyli nasza uroda jest naszą wizytówką, tak? Czyli to, co widać, jak wyglądamy, to jest naszą wizytówką, ale jak to się wiąże z dietą, to każdy sobie jest w stanie wyobrazić, tak? To rozumiemy to. Jak to się wiąże z zabiegami różnego typu medycyny estetycznej, to jest już bardzo oczywiste, bo to jest powszechne, popularne. Natomiast już dużo mniej oczywiste staje się, kiedy myślimy o psychologii, a jest to niezwykle ważne. No za chwilkę może powiem, a pewnie jeszcze też potwierdzisz parę rzeczy. A również niezwykle ważne jest stosowanie, w tym gronie rozmawiamy też o pijawkach, pijawek, ale jak ja na przykład to widzę. Nie wiem, czy pani pamięta pacjenta, który zaczął się leczyć u nas z powodu zapalenia żył. Po prostu miał zapalenie żył. Klasyczna kwalifikacja do leczenia pijawkami. Zaczął przychodzić na te zabiegi. To był pan w wieku 50 lat. To było wiele lat już temu. I kiedy przyszedł na kolejny zabieg, to był chyba trzeci czy czwarty już w serii, zaczął trochę tak się wiercić na recepcji, czekając na wejście do gabinetu. W tym czasie było dużo innych pacjentów, więc całą scenę to obserwowali. Była pani, która pracowała wtedy u nas na recepcji, z którą troszkę się zaprzyjaźnił i w pewnym momencie półgłosem pochylił się do niej i półgłosem powiedział coś, czy niby tylko do niej, no ale wiadomo, jak się zniża ton, to już wtedy wszyscy tak słuchają. Więc on zniżając ton, powiedział coś takiego, że pani Małgosiu,
Wie pan, jak ja po tych pijawkach mogę, a jaka żona jest zadowolona z tego. Ona biedna była cała sfrustrowana, przestraszona, zawstydzona. Przyleciała do mnie z pytaniem, czy to jest możliwe. I ja wtedy oczywiście uśmiechając się, zażartowałem, że to jest tak, że to jest rodzaj efektu ubocznego. Oczywiście to nie jest efekt uboczny, ale skąd to się bierze? Skąd takie rzeczy się biorą? I to jest tak naprawdę w ogóle zaburzenia natury seksualnej są jednym ze wskazań do terapii pijawkowej. Ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli my poprawimy w tym przypadku chemicznie pijawkami samopoczucie psychiczne, to w tym momencie mamy już bardzo duży element psychoterapii, gdzie obniżamy stres i automatycznie to się bardzo mocno przekłada właśnie tego typu zaburzenia. A tu wspomniała pani jeszcze właśnie o diecie. Jest to kompletnie nie moja dziedzina, więc to trudno mi powiedzieć szczegółowo, ale pamiętam wykład wiele, wiele lat temu w Warszawie. To był, nazwiska nie pamiętam, pan doktor, który był endokrynologiem i bardzo dużo, cały wykład poświęcił na temat właśnie żywienia i tego jedzenia wieczornego, że ono jest bardzo negatywne, ponieważ negatywnie oddziaływuje na przewód pokarmowy, bardzo mocno koncentrował się na czustce, na pracy czustki, gdzie właśnie wyraźnie podkreślał, że to się przekłada na dwa kierunki zaburzeń. Główny kierunek to był właśnie zaburzenia seksualne, a drugi kierunek no to właśnie na problemy ze snem i też depresję. No, jak już mamy otyłość, no to już mamy też przez depresję. Więc to się wszystko bardzo ładnie, nieładnie wiąże ze sobą, tak? Więc to tak jako taką ciekawostkę, ale myślę, że dzisiaj chyba... Ale jeszcze chciałam... Jeszcze coś. Tak, bo teraz przypomniał mi się temat z tą energią seksualną, ale jeszcze jest istotna sprawa menopauzy. Myślę, że to jest fantastyczna sprawa. U mężczyzn to zostać. Tak. I efekty są spektakularne. U kobiet i u mężczyzn. Akurat jest taki moment teraz, że mamy takich pacjentów. No i zawsze byli oczywiście. I naprawdę reakcja później po zabiegach tych osób jest diametralnie różna na wiele, wiele aspektów. Tak. U kobiet te uderzenia gorąca, te stany depresyjne. Są osoby, które przychodzą co jakiś czas, bo już czują kobiety, że zaczynają znowu wpadać w taki depresyjny stan. Nie chcą do tego dopuścić. Przychodzą na kilka zabiegów albo w tym okresie, kiedy do uderzenia gorąca u kobiet się wzmagają. Więc to jest fantastyczna pomoc dla tych osób. No, nie biorą nawet żadnych hormonów. Tak. Czy mężczyźni w tym okresie. Jest to bardzo widoczne i ten zabieg naprawdę przynosi wielkie efekty. Myślę, że na dzisiaj skończymy, bo chyba już zmęczenie nam się daje znaki. Dziękuję bardzo wszystkim i do zobaczenia. Dziękuję również. Dziękujemy sobie i Państwu. Do zobaczenia.